Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się ponownie w Zmie lub Hero. No więc tak, od ostatniego spotkania z pętlą bohaterską, jak to zazwyczaj nazywam, że nie zmieniło się nic. Więc tak, dzisiejszy cel jest prosty. Przynajmniej budować most. Sobie tutaj, no to... Nawet nie wiem, o co do końca chodzi, ale ta mniejsza, no widzicie, po prostu pozwala ciągnąć rzekę nawet przez drogi, więc tak, definitywnie będzie to przydatne. Nie rozumiem też do końca, co chodzi z tym tutaj opisem. Poza tym, że chyba to nie może być na zdjęciach rzeki zbudowane, ale mniejsza, dobra. Więc tak, most albo zwycięstwo. Idziemy łotrzykiem z taką talią. I tak, na samym wstępie oczywiście kładziemy arsenał. Musi być tak położony, żeby blokował możliwości rozstawienia lisza, więc tak. Zakładamy, co dostaniemy i cieszmy się życiem. Czy jakoś tak. Dobra. Więc standardowo. I tym podobnych. I to dosłownie tylko wysokiej jakości. Przy okazji chyba znowu widzę, że mikrofon się trochę buntuje. To jest zastanawiające, bo w sumie nie powinno być problemów, bo już się napomniałem ostatnio, ale mniejsza, dobra. To też tutaj. Tak. Jeden lasek tutaj. Oczywiście budowujemy jak najlepiej, żeby przed spotkaniem z Liszem mieć już wszystko przygotowane. No i tak, mam nadzieję, że już udało się, że tym razem już mikrofon nie będzie się buntował. Okej, kolejny lasek. Chyba taki obszar najlepiej byłoby, no i tutaj też coś, wiecie, zabudować, nie wiem jak wyjdzie. Ale tak, zwykły las, idźmy z tym. I teraz tak, z której strony bym chciał budować naszą siedzibę ludzką? Dobra, to będzie tutaj, tym razem. Z tej strony za co pociągniemy rzekę, jak już będę miał trochę więcej rzeczy i chociaż jednego fiketa. No bo nie ukrywam, bez niego trochę tak, no szkoda zaczynać moim zdaniem. Dobra, mam kusznika i mamy outposta, którego warto byłoby postawić w jakimś miejscu. To byłoby dobre miejsce, szczerze, dla outposta. Niestety. Takim właśnie, żeby pomagał nam w walce z tutaj okolicznymi. Chociaż nie, tu. Trzy miejsca na outposta. Podkreślam, outposty to jest dosłownie darmówka dla nas. Przez to, że nie możemy tracić po prostu kart za walkę, skoro po walce nie dostajemy kart. Ale dobra. Teraz pora przyjrzeć się ponownie wszystkiemu, co tu mamy, fajnemu. 26, 38 krytyczne obrażenia, dobra, oczywiste. Buciki 3, 3 jakieś bonusy. 7. 7. Póki co 7 wydaje się być najsensowniejsze. I teraz tak, 7, 11 bonusy, 7, 11, no... Graz póki co jest naprawdę prostolinijna ze swoimi planami. I koszula gorsza, dobra. Lecimy. Lecimy. Dobra. Oczywiście muszę też pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy, jeśli chodzi o samą sobie rozgrywkę. Nie przesadzać z ilością, jak to się nazywa, no, lasów. Mam tu piękną staminę, która jeśli będzie zbyt szybko się zużywać, to te. Podczas niektórych walk będziemy słabsi niż powinniśmy być. Co za tym idzie, no nie będzie to aż tak dobrze szło. Więc tak. Wampir. Z wampirem bym się trochę wstrzymał. Natomiast Sand Dunes postawił nawet tutaj, byleby tylko. Nawet cały środek mógł z nimi zapchać też. Nie wiem. Jeszcze jesteśmy daleko od Lisza, to nie muszę się tym aż tak przejmować, ale gorzej, że żaden moment nastąpi. I okej, chyba pora też najwyższa już zacząć stawiać rzeczkę. Więc pociągniemy ją w ten sposób tym razem, tak, jakoś coś. Dobra. Musimy po prostu, wiecie, pilnować. I jest fiket. Pierwszy. Dobra. Kolejny suburbsy, jeszcze jedno i dostaniemy miasto, czyli town. Nieźle, nieźle. I ile? 8.
wyjdziemy nawet na plusa względem poprzedniego podejścia, co jest zdecydowanie cieszające. Chcemy coś tutaj, żeby to też było załatwione. I tak, wampira jeszcze nie chcę. Zwykłe lasy. To niezwykłe lasy mógłbym tutaj ogarniać. Dobra. Nie jest to może najmądrzejsza opcja poniekąd, bo jak widzicie dodaje dosłownie mniejsze obrażenia wrogom, ale szybsze ich ataki. Więc tak, mówiąc szczerze, no może nie jest to najlepsza opcja. Ale szczerze, no, to zrobię. Bo tak, słabsze ataki zawsze będą łatwiejsze do unikania. I no. Inaczej mówiąc, póki co będę właśnie tutaj takie punkciki sobie ustynne, które miejmy nadzieję nie będą zbyt problematyczne też pod wieloma względami dla nas później. I to jest tak, więcej HP. Więcej HP. Ale trzeba zobaczyć, tutaj mamy... Okej. A tutaj 6 na kontrę, 3 obrony. 2, 1, 12. Powiem szczerze, najbardziej pasuje mi to, ze względu na bonusy do krytyków. A nie ukrywajmy, krytyki są chyba najistotniejsze. I tutaj tak, 2 punkty to jeszcze nie jest aż takie istotne. Tak, obrażenia z krytyków jednak są bardzo cenne. Buty nie. Okej, tu już jest dużo. Więc co jeszcze sobie zatrzymamy? A tu... No, nie ma co mówić, no bierę po prostu. Bierę i... Tak. Ej, to było ciekawe. Na pewno ich prędkości ataku są, przynajmniej delikatnie to ujmując, niepokojące. I to jest tak, wykorzystamy drugi Battlefield, żeby trochę tutaj słabić. Okej, Outpost tutaj, bo to jest kolejne ładne miejsce na niego. I Wiocha, nareszcie Wiocha. Może być trochę marnotrawstwo, ale... Chcę mieć wsparcie delikatne podczas walki z wampirzą Wiochą. Dobra, pierwszy trade. To jest super, żeby wiecie, szybkie poziomy gromadzić, ale max HP za każde trofeum, no. Prawdopodobnie będziemy dużo jeszcze mieć robić, to każde trofeum jeden życia, no. Będzie to zbawienne, ja wam to mówię. No, już zdobyliśmy dzięki temu chyba 10, więc ta. Było tego warte. Chwila, czy wziął? A, dwie kule. No, w sumie. Miejsce to w sumie mamy. Nie pamiętam jaki mnożnik, ale wiem, że dosyć spory, więc tak. I ostatnią rzeczą, o której też trzeba będzie pamiętać, to, żeby później oazy porozmieszczać ze zwykłych pustyń. Tym samym. No, trochę osłabiając działanie, ale. Ulepszając inne dziedziny. Dobra. I teraz co tu mamy? Dużo obrony, dużo życia, to odpada. To muszę wymienić. Zdecydowanie więcej to zarzuca. Buty, no... Jednastki to też nie ma co dużo czekać. Koszule raczej nie ma co. I dobra. To tutaj oczywiście. Życie, no dużo więcej. Ale chyba wszystko ogarnięte. I teraz tak. Zwykłe obrażenia są lepsze od tego tamtego. No, oczywiście, że są. Dobra. Gdzieś dobrze wymieniłem, bo już nieco jest lama totalna. Cóż. Dobra. Ustawiam dalej rzeki, dalej fikety, które trochę nas przyspieszą. I tak, tutaj jeszcze jest miejsce na to. A, to tu. Tak, będzie chyba idealnie. Potem kolejna pustynia. Jakie trochę miejsce, więc jeszcze się wstrzymam z tym. No tak, dobra. I ze skrzyni niestety nie ma trofea. Ale jak widać... A, nie wiem, to wydaje mi się jakby HP... A, dobra, HP zawsze się zmniejsza, przecież jak pustynię kładę, tak. Nie mogłem o tym zapomnieć. Na szczęście nie jest to problem, jak już mówiłem. Najprościej w świecie po prostu będziemy to kontrolować właśnie starymi bliznami, bo chyba tak to się nazywa. I kolejny level up. Szybko. Dobra. Bardzo nawet szybko. I teraz czy mam tutaj coś dobrego? Nie. Nie.
Na pewno szczerze, to jest chyba najlepsza opcja. 10% szans, co prawda, ale zawsze coś. Wiecie, każda opcja ofensywna, która będzie wspierać działanie, jest na wagę złota. To mnie najbardziej tak zaskakujące jest to, że udało nam się do tej pory trzymać na niewykorzystywaniu ciągle mikstur. No zdecydowanie plusik. I dobra. Mamy Lisza. Niedobrze. Bilanie uwagi, już mam takie problemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pałaców, no. Chyba GG. Chyba GG. No cóż. Dobra. Jeszcze Village. Na szczęście szybko od niego ucieknę. Nie będzie dobrze. Nie byłem puszczy przygotowanych ani niczego, no po prostu. Znaś mówi, że będzie trzeba zaraz zrobić drugie podejście. A jeśli nie, no to i tak stracimy dużo czaszków. Dobra, jakimś to jest możliwe, tak. Zamknąć mamy sprawy do załatwienia. Tak. Na szybko klej mikstury, tracą dalej przy tym zdrowie, więc... A brakowało, ale jednak. Chcieliśmy już skrzeszenie jedne, które mieliśmy. Dobra. Ale mniejsze z tym. Przydało się jeszcze pokonać kolejnego bossa, jeśli chcemy mieć po wskrzeszeniu się tutaj, czy powrocie ze wszystkimi wskrzeszeniu. Trochę mi się tu plączy, muszę przyznać. Nadal szanse na... Jak to się nazywa? Nadal szanse na... Nadal mniejsze z tym. Ale coś właśnie trochę tych stworzyć. Okej, nie wiem co to był za dźwięk, ale coś tu się stało ciekawego prawdopodobnie. I właśnie zapomniałem też ekwipunek wymienić. Słabsze. Tutaj lepsze od tamtego. Jeszcze całkiem. Oczywiście, że wymienię tutaj. Oczywiście, że wymienię, bo damage tu ale prawie zawsze nie działa. I sikierkę muszę wymienić. Większe obrażenie. Jeśli kogoś zastanawia, czemu to trzymam, to jednak mówię. Pure Damage, znany kiedyś jako Magic Damage, to są najlepsze rzeczy, jakie są, bo one ignorują odporności wroga. I okej. A, dobra, to jest dźwięk tego, jak duchy się tworzą. Dobra. Więc taki. Przez te pałace teraz kawę te całe są mnie aż tak potrzebne, jakbym chciał. Tutaj nie będzie miejsca, żeby się pojawiło, więc nie jest może najmądrzejsze. Ale szczerze zrobię w taki sposób, żeby uniknąć bandytów. Tu sam też niestety zablokowałem sobie wampirzą wiochę, ale nie ma co płakać. Wampira dostawię w takim wypadku. Tutaj znajdziemy na to, że jeszcze z tym kolejne wioski czy coś. I dobra. Kolejne miasto. A teraz kolejny level up. Co ciekawe, nie pamiętam, żeby one jakieś tak szybko przychodziły. Nie, żebym narzekał czy coś rzeczywiście, ale... No, szybkie są. I teraz czy mam tutaj cokolwiek przydatnego? No to jest super. Zachęciło mnie do rozkładania wszystkich kart. Ale z drugiej strony, no... Szansa na nie z użyciem mikstury. Wiecie, żebym potrzebował aż tak bardzo przyspieszenia w ekspieniu, więc... Zmieniamy to po prostu. Bo ekspie, jak mówiłem, lecą pięknie, szybko i nie ma co się przejmować. Dobra. I nawet się chyba aktywowała zdolność. Okej, okay, mniejsze. Miejmy nadzieję tylko, że zbieram naprawdę materiał potrzebny do wytworzenia... Jak to się nazywa? No właśnie... Mostu. Jeśli będę miał most, to powiem wam szczerze, już mam też plany, jak będę to wszystko przygotowywał na przyszłych pętlach. Ale póki co tak, musimy się skupić na tym, jak to może wyglądać teraz. Nie na przyszłych pętlach. Bo w tym oto momencie... Ale powiedzieć, że po części walczymy o swoje własne życie.
Chociaż bardziej to walczę o to, żeby mieć materiały niż o życie. Nie okłamujmy się, podejście takie skazane na porażkę. Patrzę na to, że już na Liszu straciłem wskrzeszenie. O, Outpost. Kolejny jakiś fajny. Muszę dać teraz dobre miejsce. Niestety takie, które dają trzy pola, wszystkie już są pozajmowane. A niech będzie tutaj. Zawsze delikatne wsparcie na cmentarzu, który może być chociaż delikatnie problematyczny. Teraz tak, to usuwamy, wstawiamy to. No i mamy już delikatne kolejne wsparcie przeciwko bossom. Teraz tak, tutaj rozstawiamy pikety. O, super wioska już się aktywowała i teraz jakieś dobre rzeczy tu w ogóle mamy. Okej, nawet bardzo. I my oczywiście od zobaczenia, czy jest jakiś lepszy talizman, chociaż tym razem to ciekawe nie ma. Lepsze buty. Tak, powinny być lepsze. Z 15 będziemy mieli więcej. Tak, 19. I teraz tak, włócznia no zdecydowanie idzie zamiast tego. Tutaj nieopłacalna wymiana, tutaj nadal nieopłacalna wymiana. O, no to akurat muszę zrobić. Nie ukrywam. Wszystko super, ale no bez szans na krytyka, co daleko nie zajdziemy. Dobra. Kolejna część miasta. Wampirza Wiocha. Kolejny fiket. I w sumie pomału będziemy to przystopować już z tym i zacząć spokojnie przerabiać to wszystko na, jak to się nazywało, no. Brakuje mi słów nagle. No na oazę, żeby spowolnić ataki wrogów. Chociaż... Okej, okay, kolejny poziom. Właśnie wracając, jeszcze nie jestem przekonany aż tak bardzo. Oczywiście, że to. Czy istnieje coś lepszego, naprawdę, niż zawyżona jakoś przed... Czyli ty tworzysz tylko jedno pole. Ale zawsze jedno pole więcej. Dobra. Kolejny fiket. Dobra, stawiamy, no i... No nie wiem, co więcej mówić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I znowu jedno pole. Smutno. Ale tak, więcej skrzynków. Zawsze nie widziano. Dobra. Załatwione. Więcej fiketów potrzebuje, czy nie? 99%. Nie jest to może najlepsze, ale zdecydowanie wystarczające. Nie ma co się po prostu oszukiwać. Za dużo tak speed też jest problemem bardziej niż pomocą. A to jest najgorsze i tak miejsce. Ze względu na tak, samo w sobie działanie. Po prostu nie kontrolują wszystko i... Dzisiaj naprawdę jestem jakiś rozkojarzony, że nawet nie sprawdzam, jaki jest postęp we wszystkim. I właśnie mierzyć się z kapłanką. Nie będę nic na to ani trochę gotowy. Dobra. Outpost... Chyba nie ma już tam miejsca na dwa. Nie, dobra, są. Będziemy tutaj. I no niestety jestem ranny. Teraz nie mam pełnych miksów. Chociaż... Oj, to naprawdę jest niebezpieczne. Jak tak patrzę, bo to jeszcze zmniejsza szanse na unikanie. Na której nie ma co ukrywać. Nasza postać głównie polega. Jako łatwsze. Dobra, ale mniejsza z tym. Jakoś to będzie, tylko jeszcze ostatnie rzeczy, czyli rozstawić jakieś pola, które ewentualnie mogą trochę nas wspomóc. Zmniejszenie życia, czy to w ogóle będzie miało sens? Obawiam się, że nie, więc... Chociaż tyle zrobię. I co z tego, że to fikety? Powiem szczerze, teraz musimy po prostu osłabiać wrogów bardziej niż pomagać sobie. Ale tak, zostajemy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc cześć, kapłanko, i... Dawaj, łotrzyk, pokaż, na co cię stać. No niestety, już zmęczenie. I mikstury lecą.
nieubłaganie. Tym samym pokazując naszą niższość nad nim. Więc smutek. I niestety będę miał jedną czaszkę za mało, żeby móc ponownie spokojnie się tutaj odnowić. Ale nie ma co się przejmować, wcześniej czy później uda się to zrobić. I tak, mamy dosłownie 20 minut odcinka, więc powiedzmy, że na tym zakończymy przygodę. I zobaczmy, czy stać nas na most. Stać. Tym samym udało się zrobić postęp w kierunku... No, najłatwiej to określić... spopularyzowania rzeki w obszarach środkowych. A teraz oczywiście dialogi, po których już naprawdę będziemy kończyć. Zawsze lubiłam mosty. Ale dopiero teraz sobie o tym przypomniałam. Tak, ja też. Rzeka z mostem to dobry znak cywilizacji. Wydaje mi się, że jest miejsce dla nich w moich ekspedycjach. A masz tutaj trochę pozytywnych myśli. A jeśli potrzebujemy struktur, żeby po prostu przemierzać świat, no oznacza to, że nasz świat nie jest taki pusty, jaki był kiedyś. Ja to widzę jako dobry znak. No w sumie to jest bardzo dobry znak. Tym samym też skończyliśmy kolejną budowlę. I w sumie do zbudowania wszystkiego. Oczywiście wiem, że mogę stawać lasy, mogę stawać chałupki. Nie wspomniałem tego wcześniej, czy później trzeba będzie zrobić. No i inne takie, ale powiem szczerze. Mamy już dosłownie prawie wszystkie budynki, co jest naprawdę super. I cóż, w tym oto momencie z przyjemnością chciałbym wam powiedzieć dziękuję za uwagę. No i tak, następny odcinek będzie za tydzień, bo stwierdziłem, że w sumie nieważne, udaje się, nie udaje się. Najlepiej będzie, jeśli będę po prostu próbował chociaż raz na tydzień to jedno podejście do Loop Hero robić. Jakie będzie, takie będzie. Żadnego przedłużania, żadnych kilku prób na odcinek. Po prostu, wiecie, naturalnie, jak będzie, tak będzie. I teraz naprawdę już starczy tego. Do zobaczenia za tydzień, no i trzymajcie się. Hej, hej.